Dzień Boże, witajcie! Mamy dzisiaj poniedziałek, 25 września. Posłuchajcie fragmentu z Księgi zdrasza. Aby się spełniło słowo Pana, przepowiedziane przez usta Jeremiasza, pobudził Pan ducha Cyrusa, króla Perskiego, w pierwszym roku jego panowania, żeby ogłosił w całym swoim królestwie i wydał na piśmie, co następuje. Tak mówi Cyrus, król Perski. Wszystkie królestwa ziemi dał mi Pan Bóg Niebios, i On mi rozkazał zbudować Mu dom w Jerozolimie, który, która jest w Judei. Jeśli z całego ludu Jego jest między wami jeszcze ktoś, to niech Bóg Jego będzie z Nim. A niech idzie do Jerozolimy w Judei i niech zbuduje dom Pana Boga Izraela. To jest Boga, który jest w Jerozolimie. Każdego z tych, co przetrwali, współmieszkańcy wszystkich miejscowości, gdzie taki przebywa, mają go wesprzeć srebrem, złotem, sprzętem i bydłem, nadto dobrowolnymi ofiarami dla domu Boga, który jest w Jerozolimie. Wtedy powstali naczelnicy rodów Judy i Benjamina, jak również kapłani i lewici, słowem każdy, którego ducha Bóg pobudził, aby ruszył w drogę zbudować dom pana znajdujący się w Jerozolimie, a wszyscy sąsiedzi poparli ich wszystkich. Srebrem, złotem, sprzętem, bydłem i kosztownościami. Oprócz wszystkich darów złożonych dobrowolnie. Dzisiaj moją uwagę w tym tekście zwraca sformułowanie: Pan Bóg wzbudził swojego ducha. On wzbudził swojego ducha w pogańskim królu. Więc to działanie, że Bóg wzbudza jakieś natchnienia, żeby zrobić coś dobrego, ono się dokonuje bez względu na przynależność kościelną czy religijną. Jeśli odczuwasz w sobie jakiś rodzaj przynaglenia, impulsu, żeby zrobić coś dobrego, podjąć jakieś zaangażowanie, to od razu rozejrzyj się i poszukaj ludzi, wśród których Bóg wzbudził tego samego Ducha. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Dobrego dnia. Szczęść Boże.